Do nagrywania tego filmu podchodzę z największym mindfuckiem, jaki kiedykolwiek przeżyłem. Podchodzę do nagrywania tego filmu z brzydko mówiąc, tak rozsądnym umysłem, że trudno jest mi to pojąć. Z pewnością spotkaliście się, się niejednokrotnie ze stwierdzeniem, że literatura nie ma już nic nowego do zaoferowania. Wszak wszystko już było, starożytni wszystko już wymyślili i do tej pory my wykorzystujemy bardzo gęsto i często wszelkie wzorce i motywy z literatury antycznej. Że do tej pory tak naprawdę my tworzymy coś na podstawie tego, co było znane. Z drugiej strony, no, trudno oczekiwać, by po tylu. Tysiącleciach yy, i po tylu milionach już zapewne osób tworzących, można było odkryć jeszcze coś nowego. My cały czas poruszamy się w obrębie tego, co znane. Po prostu kolejni starają się to. W jakiś sposób uczynić swoim własnym. Biorąc coś cudzego, starając się uczynić własnym. Ale co, jeżeli ja Wam powiem, że jednak powstała książka, która zupełnie nie trzyma się wszelkich wzorców, która ucieka ze wszystkich szufladek i której nawet gatunkowo nie będziecie w stanie przyporządkować. Do żadnego gatunku, do żadnego rodzaju, tak naprawdę do niczego. Co jeżeli Wam powiem, że powstała książka, która zdaje się być swoją formą i swoim wydźwiękiem czymś zupełnie nowym w XXI wieku? Jeżeli nie wierzycie, posłuchajcie. I od razu Was uprzedzam, że emocje mogą w tym filmie wziąć górę, bo no, ciężko jest mi o tej książce mówić, bo to, co ona mi zaserwowała. To jest coś, z czym ja się w życiu nie spotkałem. Mowa o szczelinami Wita Szostaka. Z pozoru książka bardzo prosta, bo pozornie mamy tutaj do czynienia z autobiografią poetki. Tyle tylko, że ta autobiografia poetki została spisana w formie niepowieściowej. To znaczy to jest poniekąd powieść, ale spisana za pomocą formy niepowieściowej. To znaczy, nie mamy tutaj zdań, często nie mamy w ogóle interpunkcji, najczęściej mamy do czynienia ze zdaniami urywanymi, czy też. Wypowiedziami urywanymi, albo inaczej, słowami, ciągiem słów, który nagle się urywa, nie wiadomo w którym momencie. Mamy tutaj wreszcie do czynienia z tekstem, który trudno czytać słowo posłowie, bo tego tekstu słowo posłowie w bardzo wielu przypadkach nie czyta się. Bo bardzo często bywa tak, że my, jako czytelnicy, czytając szczelinami, musimy łączyć nie to, co następuje jedno po drugim, ale wyszukiwać w obrębie strony czy tekstu to, co do tego jest Przynależne, łączenie. To jest niekończąca się łamigłówka umysłowa, i wreszcie to jest tekst, który jest pełen niejasności. Jak można przeczytać w blerbie, zmysłowa i cielesna, niedopowiedziana i bezkompromisowa, nieoczywista i prawdziwa. Ta książka jest jak kobieta. Tak, ta książka jest jak kobieta. Zgadzam się, pełna tajemnic, tajemnic nie do odkrycia, pełna sprzeczności, pełna chaosu, a zarazem piękna i kompletna w każdej mierze. To na pewno nie jest książka, do jakiej przywykliście. Bo z reguły czytając jakąkolwiek fabułę, można powiedzieć, że poszczególne elementy fabularne są jak puzle. I wystarczy po przeczytaniu tej książki, albo w trakcie czytania, te puzle składać jeden do, drugi, po, do drugiego po to, by na koniec otrzymać piękny obrazek, piękną, spójną całość, obraz, który w w zasadzie wyjaśnia wszystko. Tyle, że w przypadku szczelinami nie macie takiej możliwości, bo te puzzle w zasadzie są wszystkie takie same, i bywa, że jeden puzzle jest udawany przez dziesiątki innych. Bywa, że coś zaczętego w tym rozdziale, czy powiedzmy na tej stronie jest kontynuowany w zupełnie inny sposób dużo, dużo dalej, a czasami jest to zaprzeczane, a czasami jest to zmieniane w, w ten sposób, czy w inny. Bywa, że dochodzimy do rozgałęzień, a w zasadzie te rozgałęzienia towarzyszą nam na każdym kroku, które dają nam taki szereg możliwości interpretacji tego tekstu, że jeżeli ta książka kiedyś trafi do kanonu lektur szkolnych, to uczniowie po prostu polegną. Będziemy mieli masę uczniów, którzy nigdy nie zdadzą tej książki na maturze, bo nie Sposób będzie tak naprawdę zrozumieć, o co w niej chodziło, bo tu jest wiele zdań, które możemy odczytać na zupełnie różne sposoby. Wiele słów, które możemy połączyć na zupełnie różne sposoby. Przede wszystkim, no, książka, której nie czytasz, jak książkę, książka, którą musisz zrozumieć. I ja zdaję sobie sprawę, i mówię to bez żadnego wstydu. Jestem za głupi na tę lekturę. Jestem za głupi, by móc choćby zrozumieć, nie wiem, ułamek procenta tego, co Witrzostak miał w głowie, pisząc szczelinami, a jednocześnie to, co ja z tego wyciągnąłem, to jest 150% tego, co ja wyciągam z innych książek. To jest coś, co po prostu w głowie mi się nie mieści. Ile ja miałem możliwości, jak często czułem się tutaj wyrzucony hen daleko poza strefę komfortu, tak daleko, że... Tak naprawdę powrót do tej strefy komfortu był podczas tej lektury niemożliwy i ja cały czas gdzieś balansowałem na granicy jakiegoś szaństwa, chaosu, czy to, co czytam, faktycznie ma miejsce w tej fabule, czy nie ma, czy to ma znaczenie dla tej fabuły, czy nie ma, czy to jest wreszcie prawda, czy nie. To jest książka po prostu rozwalająca umysł. Ja, czytając szczelinami, zrozumiałem pojęcie mm, rozpaść się na miliony kawałków, bo miałem wrażenie, że nieustannie mój umysł rozpada się autentycznie na miliony kawałków, że nie wiem, każda część mózgu starała się podążyć za innym tropem, starała się znaleźć pasujące do siebie elementy i zdaję sobie sprawę, że najprawdopodobniej nie udało mi się tego uczynić, że tak naprawdę, czytając tę książkę za drugim, trzecim, dziesiątym czy nawet setnym razem, za każdym razem, podążę podejście, interpretacja i to, co z tego wyniosę, będzie zupełnie inne, bo za każdym razem to odczytanie będzie się różniło od siebie. No, naj, najprościej, choć nadal jest to uwłaczające dla tej książki porównanie, to, to zestawienie tej książki z grami, w której mamy szereg wyborów, a każda najmniejsza decyzja prowadzi do takiej czy innej konsekwencji, a każda konsekwencja wywołuje kolejne konsekwencje, kolejną lawinę konsekwencji kolejną, i kolejną, i kolejną, i kolejną, ale w takiej grze my ostatecznie docieramy do finału który miał być, bo był planowany jako jeden z wielu. Tutaj nie wiem, czy tak miało być. Bo tak naprawdę trudno jest tutaj odkryć, co ma znaczenie, a co nie, co zostało powiedziane po to, żeby wybrzmiało prawdą, a co tak naprawdę zostało ukryte, bo jest tutaj szereg rzeczy ukrytych. Nie wiem. Po prostu słuchajcie, chaos, jaki ta, ta książka generuje w głowie, jest chaosem ponadprzeciętnym. I to jest coś, czego nie można porównać do niczego innego. Bo z reguły, kiedy ja wam opowiadam jakieś książce, to wam mówię: O, ta książka to jest dla fanów tego i tego, spodoba się tym, którzy lubią to i to. Komu spodoba się szczelinami? Komu spodoba się nowy szostak? Bo co? Mógłbym powiedzieć: O, nowy szostak spodoba się fanom szostaka. Tyle, że nawet cudze słowa: poprzednia książka Wita Szostaka to jest coś tak daleko odbiegające od tego, że nie sposób jest. Tych lektur ze sobą zestawić, dalej idąc. No to jest coś, co tak naprawdę wymyka się wszelkim klasyfikacjom, wszelkim wzorcom i coś tak odległego od. Zrozumienia jak to tylko możliwe. To jest totalny eksperyment i ten eksperyment wybrzmiewa, ale nie jest ważne, że to jest eksperyment, nie jest ważne to, co autor zaplanował, jakie formy, w jaką formę ubrał tę opowieść. Ważne jest to, jak to rezonuje, jak to odpowiada czytelnikowi, jakie to wywołuje emocje, a wywołuje po prostu no, burzę mózgów, wywołuje wręcz. Nie wiem, nawet trudno mi określić, co ta książka wywołuje, bo ja po odłożeniu szczelinami tak naprawdę zastanawiałem się cały czas. To było tak, 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 tak czy tak. I miałem szereg myśli, które słowo połączyłem źle, co mogłem połączyć inaczej, co mogłem doprowadzić do innego rozwiązania, co innego mogłem tutaj wymyślić w obrębie tej książki. Książka, która każe ci w swoim obrębie wymyślać, co się wydarzyło. To jest coś. Absolutnie niespotykanego. Dlatego ja mówię, to jest rewolucja to jest coś, czego nie można przyłożyć do jakiegokolwiek gatunku. Nowość w literaturze, coś kompletnie odjechanego. Bo Witrzostak tak daje ci wiosło, daje ci mega turbinę, mega silnik, ultraspalinowy, który cię wywozi poza horyzont w nieznane, tam gdzie jeszcze nigdy nie byłeś. Nie byłaś. Dlatego te, ja tę książkę mogę polecić tylko tym, którzy mają odwagę wyjść cholernie daleko poza swoją strefę komfortu. Tym, którzy nie oczekują od książki prześlizgnięcia się przez fabułę, nie oczekują od książki tego, by móc chłonąć fabułę, tylko tym, którzy są gotowi na bóle głowy, nieustające bóle głowy i nieustające gapienie się w jedną krótką stronę choćby w poszukiwaniu sensu, który być może jest to ukryty, a być może nie jest to ukryty. To jest zresztą książka, w której każde słowo. Słowo zdaje się być tak naprawdę niezastąpialne. Każde słowo zdaje się być wymagane, by ta książka mogła wyglądać tak, jak wygląda. Wydaje się, że Witros tak pisząc to, musiał bardzo dumać nad każdym wyrazem, który tu zamieszczał, po to, by móc potem ten wyraz tak naprawdę rozdrabniać na części pierwsze, by móc te wyrazy łączyć w dowolny sposób i dając nam. Kompletnie nieprzewidywalną fabułę, kompletnie fabułą nie do złożenia obrazek, z którego nie da się złożyć jednej całości, bo tych całości może być tutaj mnóstwo, a może nie być żadnej. Coś wymykającego się w ogóle zrozumieniu. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę zrobić sobie prezent w postaci takiej, że poczujecie się jak wariaci, że poczujecie się w ogóle wyrwani z całego pojęcia, które znacie, szczelinami. Mega trudna i ciężka książka, ale nie dlatego, że napisana trudnymi słowami, ale dlatego, że to wy musicie tę historię ułożyć z tego, co tutaj jest. Że to wy musicie przesiać to wszystko, co przeczytacie i zrozumieć, co może się z czym połączyć, co może do czego prowadzić. To wy musicie mieć w sobie siłę, żeby czytać słowa nie po kolei, żeby czytać. Zdania czy pseudozdania nie po kolei, by stawiać w odpowiednich miejscach przecinki, wiedząc, że przecinek źle postawiony może zupełnie zmienić pojęcie tego, co czytacie może zupełnie zmienić cały rys fabularny. Witrzostak, mój bohater, człowiek, który w XXI wieku stworzył literaturę na nowo. I ja w tym momencie wierzę, że jeszcze można w literaturze stworzyć dużo, dużo nowego. I nie wiem, czy bardziej na to czekam. Czy bardziej się tego obawiam, bo szczelinami zmiażdżyło mnie całkowicie. Całkowicie, jak żadna inna książka. Nie mogę powiedzieć, żeby to była moja ulubiona książka, bo nie jest. Zdecydowanie nie jest, ale to jest książka, która najbardziej mnie przeorała. To jest książka, która zrobiła ze mnie miazgę i po której najtrudniej się podnieść, ale nie przez wzgląd na fabułę, ale przez wzgląd na to, jak ja tę fabułę postrzegam, albo co w tej fabule postrzegam. Tej książki się nie czyta, ją się przeżywa słowo po słowie, strona po stronie. Nierzadko wracając z odległych stron do, dals do poprzednich, nierzadko skacząc tutaj, by zrozumieć, by móc choć wytworzyć dla własnego komfortu jakieś poczucie obrazka, który jest spójny. A naprawdę jest to ciężkie do zbudowania. Cholernie ciężkie. I przez to wam to bardzo, bardzo gorąco polecam. Nigdy takiej książki nie czytaliście i nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze będziecie mieli okazję. Witrzostak szczelinami. Trzymajcie się, dbajcie o siebie. Hej!